we wszystkim. Dzisiaj przyjechałem nad Wisłę poszukać miejsca dogodną na nockę. Woda na Wiśle wysoka. Zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Szukam miejsca, jeżdżę po główkach i obserwuję dzisiaj wodę, jak chodzi, gdzie wybrać dogodne miejsce na wędkowanie. Pokażę wam teraz z przodu. A więc tak, tutaj jestem. Chciałem połowić również na spławik, choć tutaj woda nam naciera. Tamta główka jest krótka, więc woda tutaj płynie za mocno. Od tej strony przy warkoczu, dokładnie tutaj, można by było spokojnie ustawić jedną wędkę na sandacza. Tutaj wiem z tego, z opowieści wędkarzy, że jest dół, więc można kolejną wędkę zarzucić na węgorza lub na federka tutaj na prosto odpływu, bo z napływu raczej nic z tego nie będzie, ponieważ widzicie sami, woda tutaj kręci za bardzo, nawet 10-gramowy spławik nie dałby rady utrzymać, a tam robi się już bajorko. Kolejną główkę. O, kaczki tutaj są. Tak to tutaj wygląda. Widać, że woda przelewała się kilka dni temu, może tydzień. No tutaj jeszcze może by się utrzymało spławik. Mnie bardziej miejsca sandaczowe interesują, czyli te. Tutaj też ładnie odchodzi warkocz. No czasami trzeba przyjechać, zobaczyć, jak woda chodzi, bo to ważny aspekt łowienia. Dobra, to tyle. Na pewno jakiś film z nocki wpadnie. Pozdrawiam.